Maluczka. Dzień dobry, malutki. A tu kto tu śpi? Nasze piękności. Dzień dobry, mruczaczku śliczny. Dzień dobry. Tak. Krzysiulku, kubka zrobiona. Uwaga, Krzysiulu, pakuj się. Pakuj manele, jedziesz do domku. Jedziesz, Krzysiulku. O matko, co ty? O rany, czekaj, już cię. O matko, ale czekaj, spokojnie, masz tu mamusia. No tak, Boże, jaki to był krzyk. No niesamowity. No tak zaprotestował. Kolega zaprotestował. Przemiła, kiciunia ty jesteś. To co? Gdzie Krzyś? Krzyś się poszedł pakować? Krzysiulek, pakujemy się. Tak, pożegnaj się z kolegą. Pożegnaj się z drugim kolegą. Bo jedziesz, ciężkie teraz chwile dla ciebie. Krzysiulek, zapraszam ciebie, kochanie. No zaplasiam, kuteczku, chodź. Opla! Opla, i zamykamy kłota. I idziemy na dół. I przyjedzie zaraz pani Agnieszka i zabierze kotka. Do Krakowa aż. Daleko, skarbie. No wiem, ptaszynko, wiem. No, się rozłożył już zadowolony. To idziemy. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wsiśkim. A co to kotetek je już suche, bo się stęsknił? Tak? Stęsknił się maluszek za ciotką. Jest suche, biedaczko, biedactwo. A jak mamuśka? Coś tam zjadła, ale to jest dalekie od ideału. No. Proszę. Naprawiony motyl dla was. Proszę bardzo. Teraz zapitala, że się wszyscy go boją. No, kto odważny? Nikt nie jest odważny. Kto jest odważnym kotkiem? Kto jest odważnym koteczkiem? Straszny teraz jest, nie? Będziemy czekać, aż się bateria wyczerpie, bo się po prostu nie da. No, takim jakiś szalony motyl. Wiesiu, dasz radę? Wiesiulek? Moje kochane, ale miałyście tyle rodzeństwa i zostałyście samiutkie. Dobra, robimy wszystkie czynności. No będziesz chciała, to troszkę wyjdziesz, bo jeszcze dzieciątko tak tu piją. Jakie one są teraz cudowne. A stawimy potem kamerkę na nie. Dobra, rybeczki moje, co z tym motylem? Czy on się jakoś, powiedzcie, czy ten motyl się jakoś obroni? Jesiule, czemu zwiałeś? Ziemniaka. Czekajcie. Wspaniałe te koteczki wszystkie. Nie do zapomnienia, naprawdę. Cudowne są. Cudowne kociątka. Oj, Boże. Przepraszam cię, słoneczko. Patrzcie, Wiesiu, to jest taki delikatny koteczek. On tak delikatnie tutaj, delikatnie. Chodź, a ciotka złapała. O, mruczy od razu. Jak piątek. No. Musimy tak. Zatem mi nadać kotkowi. O, super. Otworzymy mamuśkę i zobaczymy, co będzie. Czy ona zechce troszkę wejść, czy nie. Ja jej w każdym razie trochę posprzątam. Jeszcze kuwetkę, ale ty mały nie wychodź. No wiecie co? Ten mały zagląda już oczkami normalnie. Normalnie patrzy oczami na to, co się dzieje. Cześć, pokaźmy się.
No spokojnie, dziewczynko. Ja ciebie, Zialaś, oddam. No spokojnie. Boże, jaki puszek. Jaki fajny wziusiek. No dobra, już ci oddaję, mamusi. Już. Straszna afera. A chłopak, pokaż się. No pokaż. O, i oczka. Patrzcie, ciotki. Oczka są. Jakie śliczne. No mój Boże, czy jest coś piękniejszego? Okej. Te cioteczki, może która z Was chce przyjechać do Wrocławia i pomieszkać sobie? Czekajcie. Wiadomo, że w sierpniu to już jest. Kubki, więc ona je, tylko słabo. Niestety je słabo. Wyjść też nie chce, ma otwarte i wcale się nie śpieszy do tego, żeby wyjść. Także no, ona jest pod tym względem też cudowna, bo jakby tak pchała się do wyjścia, chciałaby miauczała, to ja bym miała też o wiele gorsze samopoczucie. No co wy tak marudzicie? Wam tu trzeba zrobić zasłonę z jakiegoś kartonika, żebyście mi tu nie wyłaziły. No i muszę tutaj zrobić. To ile to ma? Gdzieś 22. No, takie fajne wąki. O, jakie fajne łączuszki. No co tam już tym z tym piciem mleka? Dajcie mamie spokój. Dajcie mamie trochę spokoju, dajcie. Kiciulka śliczna. Kiciuleczka kochana. Piękna jesteś. Piękna jesteś. Taka dobra kicia. Jaka dobra kochana kicia. Cudowna jesteś kicia. Mogę ciebie głaskać. O, jaka tu jest afera. Ludzie. Jaka jest afera. Jaka afera, Boziu. To małe jest fajne, zobaczcie. Ma tu pół pysiulka takiego i pół śmakiego. Pokaż nosie. No, taka ładna mamusia idzie tam dalej. Ty chodź, Leśby, do ciotki. Jaki ty jesteś pusiek. Dzień dobry. Oczka się otwierają, tak? Jak ty się będziesz nazywała? Jak mama jest Miłka od Miłej, to może jedna dziewczynka będzie się nazywała Luba. Luba. Która chce być Luba? Która chce być Lubusia? No. Ja tutaj coś wymyśliłam, jakieś szukałam jakiejś inspiracji, więc będziemy zaraz patrzeć. No popatrzcie, jakie to są już. Patrzcie, jakie oczy. Ach, jakie wielkie. No naprawdę, one już zaraz muszą wychodzić i tu szaleć po pokoju. Jak to szybko te kocięta rosną. Pamiętacie, nie? Że to jest błysk, a nie te co ludzie. Gdzie ty się szkrawiesz, ty? No, ty jesteś Luba? Nie wiadomo jeszcze. Okej. Ciotam, ciotam, kochanie. Ciotam, ciotam, ciotam. No, widzisz, taki motylek jest o niebo lepszy.
No dobrze, te się tu szkrabią. A my teraz przeniesiemy się z akcją tu, gdzie się bawi nasz śliczny i kochany Zbyniu. Zbyniu. Nie wiem, czy Zbyniu do niego pasuje. Chyba nie. Zbyniu, a tam Wiesiulek jest. Wiesiulek jest delikatnym kotkiem, popatrzcie. On jest taki delikatny, on taki nie jest przebojowy, chociaż tutaj też nieźle walczył i gryzł zadek inne kociątka. Być może one nie są rodzeństwem. Tak? To mruczy też, ale słuchajcie, obaj po prostu cały czas mruczą. Cały czas mruczą. Pobaw się, kochany, nie chcesz się pobawić? Tu w boczku sobie stań, tak. No, stań sobie. Tak, idziesz tutaj do tej komory. Ach, ty zobaczyłeś klatkę, to już koniec. To już chcesz iść do klatki. Ty mała, gdzie ty tu się szklabiesz? Patrzcie, kto chciał wyjść. Kto chciał wyjść z klatki? Ale zasuwał? Ja muszę zamknąć, a to druga dziewczyna też bardzo ruchliwa. Piękne one będą. Co ty mnie tu zaciekasz? Dobra, jedzonko masz. Nawet trochę zjadłaś, to może zjesz do końca. Dobra, zamykam, bo te małe po prostu... Słuchajcie, one chcą wyjść po prostu. Nie wiem, co tu widać teraz w tej komórce. Widać malucha. Jednego, drugiego. Widać... O matko, jakie tam się dzieją. Oje! Jak się rozłażą już po tej klatce. Łażą już po całej klatce. I takie lamenty, jakby ktoś ze skóry obdzierał. Muszę kupić żwirek taki drewniany dla nich. Straszne afery. Ale słuchajcie, łażą po całej klatce. Jest to niesamowita zmiana. I rzeczywiście ta mamusia się nie ma gdzie schować przed nimi. I to jest taki jednak dramat, no. Może ja spróbuję dać jej jednak ten drapak tam jakoś tam dać, żeby ona mogła leżeć na górze. Zrobię tak, zrobię. Bo się ona po prostu musi schować przed nimi. Jakoś to przeorganizuję zaraz. Zaraz to przeorganizuję. No dobra. Dobrze. Dobre wiadomości o Walesi przeczytałam. Trzeba być na live, żeby słyszeć. No a teraz zobaczcie. A teraz z kolei Wiesiu się bawi. Dobre wiadomości, czyli Waleska siedzi cały dzień za kanapą, ale jak ludzie wychodzą, to chodzi po mieszkaniu i wychodzi też po północy i śpi na kanapie. Zwiedza, załatwia się, je, pije. Tak ma być. I syczy, i syczy. Takie kochane kotulki. A tam afera straszna jest u maluchów. Miłeczka, ty sobie idź na górę. Teraz masz takie piętro tam całe. No i czekamy, słuchajcie, czekamy. Propozycje prosimy dla Wiesiulka, bo jeśli chodzi o Zbynia, to coś się tam klaruje. Nie chcę, żeby ten mały Wiesiu został tu sam, no ludzie. To byłoby straszne. Dawaj, dawaj. Zobaczcie, jakie one są ładne razem, nie? Jakie one są ładne razem. Wiesiu jest takim koteczkiem delikatniejszym.
więcej ma takich tutaj jakiś obaw troszkę, ale jest też tak kochany, cały czas mruczy. Boże, patrzcie, gdzie to małe weszło i drzejepy. No, gdzie ty tu się? No, tak wysoko? Mamusia na ciebie patrzy. No, widzisz? No, tak. No, wlazłaś tutaj, to teraz musisz wyleźć. Ojejku. Ty byś już po całym pokoju najlepiej poszalała, nie? Coś mi się tak wydaje. No, przecież możesz iść do mamy, o. Hop, i już jest u mamy. No, ale trzeba było tak napłakać. O. Dobra, nie zamęczam Was tymi filmikami tak długimi. I w takim razie życzę dobrej nocy. Dziękujemy jak zwykle za miłe słowo. I do jutra. Na razie słuchajcie, niesamowity tydzień. Codziennie kotek pojechał, a raz dwa. I jakby się to utrzymało, to wiecie, nie chcę nic mówić. Mój plan byłby wypełniony, bo ja taki plan założyłam sobie. No co ty, Niunia, no gdzie ty tutaj idziesz? Mówisz, otwieraj ciotka klatkę, tak? Wiecie, jakie to one są już, ja nie wiem, jakie one są zwinne. To jest niesłychane. No dobra. No dobra. No to do...